Dobra firma, idę wam pokazać tego dziadka Petkusa, jak to wygląda, co jak z czym. No oczywiście jesteśmy bardzo profesjonalną firmą po latach zapierdzielania ręcznie z worami i łopatowaniem. O tutaj, o tu normalnie to by była wbita żmijka, by się łopatowało, jebie do tej samej żmijki. Niemniej technologia poszła do przodu i mamy jakże jej profesjonalne boksy. W tamtym roku jeden ucierpiał. Ile ja z dziadkiem Petkusem przeszłam, to wam się nie wyobrażam. To jest tak. Z kasy dworze wędruje tędy do Petkusa. Tutaj jak widać leci opad. Tutaj z tej kasy, z tego wspaniałego worka pada tutaj dworze. Tutaj mamy również odpady. Także odpad numer 1, numer 2, numer 3 i numer 4. Chociaż ja wam powiem, tu lecą kamienie i nawet takie lepsze, grubsze ziarko, ale no nie jesteśmy w stanie tego po prostu odzyskać. Niemniej tutaj jest sito i te sita powodują, że po prostu plewy wylatują, a do przodu leci już materiał siewny, gotowy do zaprawienia. Jęczmień wiadomo jest, że ciężej obić z osi, aczkolwiek daje sobie dziadek Petku z radę. I następnie z kolejnej wspaniałej kasy leci tutaj odpadzik do żmijeczki. Proszę bardzo. A z następnej żmijeczki leci sobie bezpośrednio do biga. A później z tego biga leci do naszej wspaniałej Smytłany zaprawiareczki. I mamy gotowy materiał siewny. Tak, to się tu doczepi, że są ości. No są ości, no ale no... Moi drodzy, czego chcieć więcej od dziadka Petkusa? To jest i tak naprawdę dużo na jego lata. O, dziadka. Mamy koniec na dzisiaj. Biegać piesy, biegać. Nie wiem, czy ściernisko to jest dobry pomysł. Czy ty, Ruda, to jesteś świr, nie? Dobra, mamy 20:30. No gdzie po tym ściernisku te pipy małe? To firma, pierwszy dzień żniw za nami. Poszło elegancko, nic się nie popsuło. Jakąś prasę podczepiono, zaraz będzie jechał prasować na mięczmionka od razu. Witamy w kolejnym dniu. Do mnie już chłopaki z pieczarkarni tutaj wydzwaniają. Biorę dojcza i lecę na wyrzuteczkę. Kombajn może dzisiaj wpadnie na to pole. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także dzisiaj przyjeżdża jeszcze inny sąsiad kombajnem. Wczoraj tamten pogonił dość sporo hektarów, bo zrobił 8 tu hektarów jęczmienia, drugie 8 hektarów i jeszcze 5. Także kurczę, wam powiem, jak wpadł, on tam mówił konkretnie. Niemniej, no nawet mówimy, dzisiaj jest właśnie inny kombajnista. I co? I zaczynamy dzisiaj drugi dzień żniw. Bobek! Bobek, Pierunie! To się nie patrzysz? No. Gadam do ciebie, ty co? Ej, wariata. Magazyn wygląda następująco, oczywiście pod drugą halą też jest wysypane zboże i już w bigach materiał nasz. No, już chciałam mówić, że kombajn jednak został wysłany tutaj na działkę, ale jeszcze nie. Jeszcze jest czas. Nasz sąsiad tam atakuje. Ale kombajnista już na polu jest, już się jęczmień kosi. Wiecie, mieliśmy troszkę takie obawy, że dzisiaj właśnie nam spadnie deszcz, bo jakieś takie pokazuje na tych pogodowych aplikacjach. Nie wiem, tak jak mówiliśmy, na Samsungu było więcej opadów jak na iPhone'ie. I zobaczymy tak naprawdę. No by nic nie lubiło, dzisiaj miało jakieś tam popadywać, a w piątek właśnie miał nawet dwa razy spaść deszczem. No nie da nam skosić ten jęczmień i zrobić siano i potem niech zypada. Także wiecie, kroski z rana pozostała. Dobra, tymczasem kamień się leci. Dobra, tymczasem.
dalszym ciągu wyrzuteczka. Zbierzemy bagażem, Paweł, jak widzę, dmuchawką wymiata spod kół. Dobra, już na chaty podkarnęłam, elegancko złożę. Mam ostatnią szczepę wyrzutki. A kombajnie sobie za chwilę będzie zjeżdżone i na pola jeszcze spokojnie zdążę sobie tą jedną szczepę wywieźć, będę miała spokój z wyrzutką. I potem też tą jedną szczepę większą, zieloną, i będę wozić. Szeryf się też jedzie po środę na lotnisko, bo przelatuje z Anglii na weekend. Też zresztą termin, bo jest zapiernicz, a on to jakieś spotkanie kosowe. Dlatego taki termin. I co, tam już poleciał z prasą ogarnieć w dalszym ciągu słowa. Jak widać, u nas walczą z drogą. Czy ja tutaj się teraz wcisnę, czy się nie wcisnę? Powinno się wcisnąć, bo tutaj jest kurde ten krawężnik. Tak nie za bardzo, bo jestem załadowana. Żeby nie było ja, jeżeli coś tutaj zahaczę. Człowiek nas skacze. A jeszcze szeryf nie przyjechał. Tak to na ten moment wygląda. Tutaj już jest siewne. Oj, co my tutaj? Patrz, pomoże. Szybciej. Dobra, przyjechała kolejna dostawa. Ale też tutaj przyjechał pan załadować ten wysięgnik budowlany. Ze mną jest tutaj i Wojtula. Wybraliśmy drogę na skróty, także jakże wybitną. Panowie właśnie, którzy robią nam chodnik, właśnie zablokowali drogę i musimy iść naokoło. I chcieliśmy tutaj sobie troszkę skrócić, żeby nie jechać jeszcze bardziej naokoło. I to nie był dobry pomysł. Właśnie się wpieprzyli, ci pewnie patrzą z tego kombajnu. Posrało i się tym jadą tędy. A tak by trzeba i tam cały naokoło, aż tam do tego lasku. I tam jest kombajnista nasz, tam z tyłu, za tym dżungirkiem. Bo tu jest akurat sąsiad. Kurde, myśmy się wkopali, panie Wojtek. O, buraki już zdychają po raz setny. Chociaż i tak w tym roku dobrze wyglądają wszędzie. O dziwo. Jest tutaj kolejny kombajn. Czy to jest pomoc sąsiedzka. To jest pomoc sąsiedzka. Tam się podoba nasza gospodarza. Widzicie? Może my nie mamy kombajnu, ale mamy wkoło siebie naprawdę świetnych gospodarzy, którzy mają kombajny i zawsze możemy na ich pomoc liczyć. Widzicie? O, Kamil już popresował. Zostaje mu jeszcze ta działeczka, na której my teraz jesteśmy. Widziałam baloty, nawet sianka są. Jest i Pawciu. Pawciu ładowarą górę, ostro tam. Dobra, jedna szczepa wysypana. Chcę się tylko cofnąć. Dobra, szybko chłopakom kurczaka podgrzeję. Ziemniaczki.
Dobra, chłopaki jeszcze jedzą, już lecę. Już lecę, bo tam już mam nasypane. Jestem na polu dwoma ciągnikami, mam obok John Deere'a i żeby nie przeczepiać, tak ambitnie przyczepię jak szeryf. No to John Deere stoi i za chwilę z pan kombajnista go doładuje, to przesiadam się w John Deere'a i będzie zasypywał Deutscha. Transport, no i będziemy się tak turlać, bo szeryf poleciał właśnie pusiory na lotnisko i się śmieje. I wreszcie mogę poszefować jak Dończu. Także sezon kąpielowy w pełni otwarty. O, nasze pływaki stawowe. O, opakan to pasuje. Dobra, kolejna przyczepa załadowana, lecę na plac. O, to elegancko, profesjonalna firma, nie byle kto kosi tutaj, moi drodzy. Też tutaj jeden kolega się uczy kombajnować. I co firma, mamy to, Kamil już teraz skończył presować. Tamte działki oczywiście, została mu jeszcze ta działeczka. I co, jęczmień mam ogarnięty. To co firma? Jęczmień mamy skoszony, elegancko. Kamil już wrócił, zabiera header. Kombajn zostaje u nas, bo we wtorek prawdopodobnie przy dobrych wiatrach będziemy zaczynać kosić rzepak. I co? No takie małe drużynki, ale w sumie jakby nie patrzeć, jakby pod to wciągnął rzepak, bo to parę dni, co tak? Już, ledwo magazyn postawiony, już. Już dziury. Który to? Chłopaki, może to były szaty, bo to na pewno nie byłam ja. Nie ma takiej psu możliwości. Ani ja. Ja nie wiem. Robimy głosowanie. Kto to był? Pawciu, Wojtula czy uszaty? Robimy głosowanie. Uszaty jeździł pod garnią. Ja wam, to jest taka podpowiedź jakby coś, nie? Do głosowania. Dobra, panie majster, proszę się przyznać, co się wydarzyło i co pan zrobił i dlaczego pan to popsuł. Sam nie wiem, co się stanęło. Sam nie wiesz, co się stanęło? A co? Dziura była, czy co? Całkiem rozwaliła się, powietrze zeszło. Prawo ponęcie, przez te przewro, gdzie to się stanęło. No wiesz ty co, takie rzeczy. Ale dęka jest prawie cała, tylko w jednym miejscu gdzieś tu będzie szczypnięta. Zdarza się. Sprzedam jeszcze dobra. Opona może niekoniecznie, ale... Na strajk sam raz. Ale nam się udało z tym jęczmieniem, z tym sianem. I znowu wywiesiłam pranie. Pięknie pada. Kamilowi zostało jeszcze z 8 rządków, ale u niego jeszcze nie pada tam, gdzie on jest.